Tyle brzydkich rzeczy dzieje się ostatnio w koło, może więc warto na chwilę oderwać się od rzeczywistości i zwrócić się w stronę natury. Wiosna w pełni, ona jak powszechnie wiadomo barwi łąki, ma i drzewa i hormonami powiewa. Dla niektórych jest to druga wiosna, szczególnie dla tych, którzy urodzili się przed 21 marca 2006 roku. Wiele się w naturze dzieje pozytywnego. W gazetach ogłosili, że w tym roku wcześniej niż zwykle, dzięki ciepłej zimie, wylęgły się muszki, kleszcze, osy, czmiele, komary, pająki. Będzie ich o niebo, a nawet o dwa nieba więcej niż rok temu. Zatem pójdźmy na łono do takiego lasu, na taką łąkę. Popatrzmy na naszych małych, tnących przyjaciół, jak bzykają, jak huczą. Cieszmy się życiem razem z nimi. Ach, te cudowne chmary komarów, te wypasione pająki, kleszczyki z drzew spadające. Czyż to nie piękne? Czyż? Po dwakroć czyż? Cudnie jest poobserwować takie owadzie życie nieskażone polityką. Popatrzmy, jak krzątają się wokół swoich spraw żuczki bazarki, pity podatniczki, wziątki łapowniczki, białonóżki miniuweczki, miłe wiatropylne stworzonka. A kto tam krąży wokół białonóżek miniuweczek? To sposobią się wygłodniaczki zalotniki. Tak, natura oprócz wielu zalet ma także owady. A prasa straszy, że czeka nas plaga owadów. Strach pomyśleć, co będzie, pisze o naturze zapatrzony w politykę dziennikarz. Źle pisze. To jest optymistyczna wiadomość. Na jednego obywatela przypada w tym roku więcej owadów niż rok temu czy dwa lata temu. I proszę, rządy PiS-u zaczynają powoli przynosić korzyść. A za rok owadów będzie jeszcze więcej. Bądź jednym z nich.